Rolnik szuka żony 9 odcinek 1. Do najstarszego rolnika napisała 23-latka w ciąży. Na samo wspomnienie zmarłego Krzysztofa łza się w oku KRNC i 9. Edycja Rolnik szuka żony wystartowała. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tej jesieni. Co wydarzyło się w pierwszym odcinku? Zniecierpliwieni widzowie w końcu poznali rolników i rolniczkę, którzy będą szukać miłości w hicie TVP. Do najstarszego w tej edycji farmera napisała 23-latka w zaawansowanej ciąży. Oto co się wydarzyło. Rolnik szuka żony, czyli najpopularniejszy program randkowy w Polsce, doczekał się 9. edycji. Na emisję premierowego odcinka widzowie musieli jednak nieco poczekać. Start przesunął się o 2 tygodnie, wszystko z powodu sportowych transmisji, a konkretnie Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn. Rolnik szuka żony 9 uczestnicy. Już na początku września bieżącego roku ujawniono skład najnowszej edycji. W Rolnik szuka żony 9 miłości szukać będą Klaudia, 25 lat, Tomasz, 24 lata, Michał, 23 lata, Mateusz, 28 lat, Tomasz R., 41 lat. Rolnik szuka żony 9 odcinek 1. Co się wydarzyło? Wspomnienie Krzysztofa Pachuckiego. W pierwszym odcinku został upamiętniony Krzysztof Pachucki z 8. edycji. Jego udziałem w programie żyła cała Polska. Sympatyczny rolnik z Mazur poznał w programie Bogusię, której oświadczył się bardzo szybko, bo już w 9. odcinku. Kilka miesięcy później Bogusia i Krzysztof byli już małżeństwem. Był to najszybszy ślub w historii programu. Ceremonia odbyła się przed emisją finałowego odcinka 8. edycji Rolnik szuka żony. W czerwcu 2022 roku do mediów dotarła tragiczna informacja. Śmierć Krzysztofa Pachuckiego wstrząsnęła fanami programu. Rolnik zmarł 2 czerwca 2022 roku w wieku 56 lat. W premierowym odcinku 9. edycji Rolnika zmarłego farmera upamiętniono w wyjątkowy sposób. Słowa Marty Manowskiej chwytają za serce. Listy do uczestników programu Rolnik szuka żony 9. Marta Manowska wyruszyła w drogę z listami. Na początku udała się do Klaudii. Mężczyzna, którego szuka, musi być świadomy życia na wsi, szczery i rodzinny. 25-latka jest wymagająca. Drugi list bardzo ją rozbawił, napisał do niej aspirujący raper. Z odcinka dowiedzieliśmy się, że były narzeczony Klaudii był kierowcą ciężarówki, rolniczka odrzuciła więc list od mężczyzny, który zajmuje się tą profesją. Michał kieruje się tradycyjnymi wartościami w życiu. Jak wspomina swoje dotychczasowe relacje? Zawsze oczekiwania nam się nie zgadzały, albo zabawa cały czas w głowie u tej drogiej osoby, wyznał. Młodego rolnika ujął list Patrycji, która jest instruktorką jazdy. Kolejnym farmerem jest Tomasz R. Jego małżeństwo trwało 7 lat i zakończyło się rozwodem. Rolnik już to przepracował i jest już gotowy na nowy związek. Głęboko wierzy, że znajdzie wymarzoną partnerkę w programie. Szczerość i dobre serce tego będzie szukał w listach. Do farmera napisała m.in. 23-letnia Klaudia, która jest w zaawansowanej ciąży. Rolnik postanowił do niej zadzwonić. Tomasz chce ją bliżej poznać. Następnie zadzwonił do Justyny, bo spodobały mu się jej oczy. Rozmowa bardzo się kleiła, ocenił po zakończeniu połączenia. Dwudziestoczteroletni Tomasz uważa, że młode dziewczyny uciekają do miasta i dlatego jeszcze nie znalazł tej jedynej. Farmer dostał aż 129 listów, jeden z nich nie zmieścił się w skrzyni Marty Manowskiej. Mateusz ma 28 lat i ceni sobie spokojne życie na wsi. Rolnik już na samym początku odrzucił list, który zawierał błędy. Jego uwagę zwróciła między innymi Karolina.